Nowe prawo od marca 2023. Te telewizory są już zakazane. Od 1 marca obowiązuje nowe rozporządzenie dotyczące ekoprojektu, które z pewnością wywrze ogromną presję na większe telewizory OLED, a zwłaszcza na nowe telewizory o rozdzielczości 8K. Nowe przepisy unijne na nowo oceniają klasy efektywności telewizorów. Oznacza to, że klasyfikacja na tzw. etykiecie energetycznej, która klasyfikuje wszystkie urządzenia elektryczne od A do G, uległa właśnie znacznej zmianie. Telewizory, które wcześniej były zaliczane do klasy energetycznej A, teraz trafiają do klasy G. Zaostrzone zostało także rozporządzenie w sprawie ekoprojektu, według którego minimalnym standardem stała się klasa F. Większym wyświetlaczom o wysokiej rozdzielczości grozi więc wstrzymanie sprzedaży. Zaostrzenia od marca 2023 roku dotknęły przede wszystkim pożeraczy energii, które faktycznie powinny być zakazane w gospodarstwach domowych. Interesują Cię newsy z Niemiec, a także informacje dotyczące życia i pracy za granicą? Subskrybuj kanał Polski Obserwator w serwisie YouTube, na którym znajdziesz najciekawsze i najważniejsze informacje z Niemiec i innych krajów europejskich.